jutro ślub książęcy, książę Harry poślubi swoją amerykańską narzeczoną Meghan. Wystawna sytuacja ślubna, 600 gości w kościele, no ale na weselu 200, więc wesele nie będzie jakieś takie Meghan wypasione, prawda? Od średniej wielkości nasze wiejskie. Poszli po oszczędności po prostu, ale nie wszystko w związku z weselem idzie jak po królewskim maśle. Jest problem. Tato panny młodej nie będzie na ślubie, tłumaczy, że miał zawał, ale portale plotkarskie piszą, że to z powodu skandalu, bo on pozował do zdjęć, które miały wyglądać narobione z ukrycia. I wziąć za to 100 tysięcy dolarów. Rozumiecie? Wparował z fotografem, tak zwanym paparazzi, do kawiarenki internetowej i udawał, że czyta w internecie o ślubie. Niby przez szybę zrobił mu ten paparazzi zdjęcie, jak czyta książkę o Wielkiej Brytanii. Taki byli w sklepie, o to jest fajne, z garniturami, gdzie pomocnik sprzedawcy udawał, że bierze z niego miarę. Udawali, że u krawca są. Taka tam, rozumiecie, ustawka nieobca naszym celebrytom. Królowa Elżbieta, jak się o tym dowiedziała, to podobno zjadła widelec, popiła kieliszkiem i oblała grochówką portrety przodków, wiecie, i skopała grządkę nogą. No szok, szok. No, słuchajcie, no zbliża się wiekopomna chwila, nie? Wnusia się żeni, a teściu wnusia daje nura w szambo. No, tyle, że za niezłą kasę, no jakieś usprawiedliwienie jest. Ale, żeby nie było przesadnie ponuro, jest w związku z weselem akcent pozytywny, bo polski. Tort upieczy pani Claire Ptak, której babcia była Polką. Widzicie, dzięki babci Ptak młoda para będzie miała na weselu tort babuni, prawda? Szczęść Boże młodej parze i każdej młodej parze też.